No witamy, dzień dobry, panie, panowie, zbieracze retrosprzętów, kolekcjonerzy PC-tów, zaznaczam w tym odcinku PC-tów, MGR się kłania w kolejnym odcinku. Właśnie przygotowuję się do prezentacji mojej kolekcji z Commodore 64, ale Commodore może spokojnie zaczekać, bo mam dzisiaj coś specjałowego na dzisiejszy odcinek. Między innymi kolejny komputerek znaleziony na wystawce. I to jeszcze, słuchajcie, tak bardzo fajnie się złożyło ze znalezieniem tego komputerka na wystawce, że było to zaraz praktycznie na samym początku mojego rewiru, którym jeżdżę regularnie, którędy przejeżdżam, tamtędy też codziennie między innymi. Była różna sterta tam różnych jakichś tam rzeczy, odpadów. Nie przyglądałem się tak specjalnie, ale przykuła mnie uwaga właśnie to, że była jakaś taka skrzynka jakby komputerowa czy coś. Sobie myślę, kurde, wysiądę, zobaczę, będę miał spokój przynajmniej, nie? Czy nie ominąłem coś ciekawego. I okazuje się, że jednak nie ominąłem nic ciekawego, bo znalazłem, panowie, proszę bardzo, 386SX. Tylko jak zobaczyłem ten komputerek właśnie, to od razu mi się rzuciło to w oczy. Aha, nie ma dysku twardego. Zabrali dysk twardy, pusta szuflada. Dobrze, w porządku. Bo zdarzały się komputerki, które znajdowałem na wystawce czy tam po śmietnikach, że jednak były jeszcze z dyskami twardymi, ale to już tak średnio, żeby z dyskami wyrzucać. Wiadomo, chodzi między innymi o dane osobowe i inne zestawienie, co nie? Takich zestawów. Do tego komputerka była jeszcze klawiaturka, jest klawiatura, znaczy się, jest głośniki, do głośników jest zasilacz, ale to wszystko mam w samochodzie. Nie chciało mi się już tego z bagażnika wyciągać. Gdy wchodziłem właśnie z zakupami, to jeszcze pod pachę wziąłem właśnie ten oto komputerek. Powiem tylko jeszcze taką ciekawostkę, bo ostatnio pogoda jest bardzo mocno zdupcona, wieje, brak słońca od kilku ładnych dni i jest po prostu do dupy. Jak to zabrałem, to jeszcze było sucho, a tak parę minut, 10-15 minut później zaczęło porządnie wiać, lać, więc zdążyłem jeszcze przed ulewą zabrać właśnie 386 z wystaweczki, co nie? Więc tak, poświęcam ten odcinek tylko i wyłącznie dla tego znaleziska. I co mi się spodobało w tym, słuchajcie, że mam jeszcze 286. 286, który jest w podobnej obudowie, tylko że tutaj napisy są takie jakby ciemnożółte, a tam są całe czerwone i tamten też jest SX286, chyba, bo już dawno go nie odpalałem, ale działa w każdym razie ten mój 286, który mam razem z monitorem, nie? I teraz co? Słuchajcie, zajrzymy sobie do środka. Gdzieś tu miałem śrubokręt jakiś pod ręcą. O, od razu mam. Zaglądajmy do środka. O, bo tu mam wszystkie narzędzia, tak sobie trzymam w jednej reklamówce, żeby mi się to coś tam nie porozsypywało. O, zajrzyjmy do środka i zobaczymy, z czego ten komputerek jest ulepiony. Z tego co widzę, to już ma oczywiście kartę monitorową, ma kartę dźwiękową. I to był chyba... do karty dźwiękowej się podłącza joysticki, podłącza, znaczy się, chciałem powiedzieć podłącza. O właśnie, jeszcze tutaj na te naklejki nie zaglądałem, słuchajcie, bo czasami na tych naklejkach jest rok, w którym to wyszło. Znaczy pod spodem coś było? Właśnie, bo tak, kurde, zaglądam, nie ma żadnej nalepki pod spodem. Może się ze środka coś dowiemy. Dobra, ja sobie tutaj to odkręcę na spokojnie i zaraz oglądamy dalej. Mamy śrubeczki na prawej stronie. Wysuwamy obudowę. Miejmy nadzieję. Aha, dobra. To idzie tak do góry tutaj. O, o, już czuję, jak mi się, kurde, piach zbiera na palcach. Więc podejrzewam, że... O, na spokojnie, wysuwaj. Bo, kurde, nie urwij niczego. O, dobra, mamy to. Odkładamy tutaj na boczek. Dobrze. Wow, no fajnie bym powiedział. O, słuchajcie, widzę banki pamięci, widzicie? Ile ich tam dostrzegacie? Ja przynajmniej ich widzę. Są cztery i są takie niebieskie jakby dwie. I to jest jakby dodatkowa osobna pamięć.
I dwie są zwykłe. No trzeba było zasilacz ogólnie wyciągnąć, wyczyścić, bo zobaczcie jaki on jest syfiasty. Ło! Ale mamy piękną kartę dźwiękową. PC-ciarze, wypowiadajcie się, co to jest za karta. Także zrobię może takie zbliżenie, można sobie zapauzować, tu jest jakiś numerek. Oczywiście uwielbiam tego typu zestawienie 386, mamy tu Intela, oczywiście dalej. Czyżbyśmy mieli tu jakiś specyficzny procesor? Ciekawe panowie, czy bateria jest jeszcze cała, czy jest sprawna. Bo Dallas, o ile wiem, tylko mówię, nie chcę nic wymyślać, Dallasa, którego miałem w 486, to tam już był problem z tymi bateriami, że one ogólnie nie do końca działają fajnie, a jeszcze się z takimi opiniami spotykałem, że Dallasów nie za bardzo, żeby kupować zamienniki. A jeżeli już, to przynajmniej, żeby były takie z droższej półki. No dobra, a dlaczego ma ci nie działać, powiedzmy, tańszy Dallas, jeśli chodzi o zestawienie baterii do przelutowania? To już PC-ciarze się wypowiedzą w tym temacie, ja już nie będę za bardzo nic więcej dodawał, po prostu mówię to, jak mi to inni, już można powiedzieć, tacy doświadczeni troszeczkę PC-ciarze starej daty, podpowiadali. Procek z 95 roku, o ile dobrze mi się tu wszystko widzi, na tym Intelu mamy 9.5, tu mamy na tym 9.5, więc być może wyposażenie mamy dość ciekawe, jeśli chodzi o zestawienie tego PC-tka. Z 98 roku z CD-ROM, ale na pewno nie jest oryginalny, bo coś mi tak wygląda, jakby był z innego jakiegoś kompa. I słuchajcie, generalnie komputerek jest cały do czyszczenia. Jak widzicie, twardego dysku nie ma. By trzeba było skombinować jakiś twardy dysk, albo ewentualnie będę miał... A nie, jest dysk twardy! Ty ślepoto, patrzcie, jest dysk twardy! Jak ty go żeś nie zauważył? Mamy dysk! Pięknie! Kurde, podłączać? Podłączać? Spróbujmy, co? Raz się żyje. Kurde, tam tyle kurzu syfu. Dobra, ale spróbować, właśnie. Nic się nie stanie. Kiedyś robiono idiotoodporne pecety, więc miejmy nadzieję, że jest to aktualne do teraz. Zobaczmy, czy nie wybuchnie. Jest se takie powiedzenie. To nie ryzykuje, nie pije szamponu, nie? Okej, monitor. Monitor i uwaga, zobaczmy, czy zadziała. A, zasilanie? No jest zasilanie. To jest... O, zły kabel zasilający. Podłączyłeś. O, teraz powinien być prawidłowy. Uwaga. Systemy się uruchamiają. Ale obraz ani mru. Chyba, że czekaj. Nie ma sygnału. Obrazu nie widzi. Ma problem z obrazem. Po VGA nie widzi obrazu. Ajajajajaj. Słuchajcie, no pecetek z wystawki, nie? Czekaj. Chciałem podnieść monitor, bo myślałem, że się nadda i obraz zobaczę. Ale ten dysk, kurde, hałasuje fajnie. O, ewidentnie z dyskiem jest jakiś chyba problem. Jakby helikopter lądował. Może jeszcze raz. Może bateria do wymiany? Pastylkę to będę miał akurat. O, coś było przez chwilę. Ej! No coś mamy. O, Cosmos check battery error. Battery failed. Dobra, to F1 to start. Czekaj. Klawiaturę mam pożyczoną od mojego 286. Patrzcie.
Windows 9.5 będzie uruchomiony. Dobra, dajmy tryb normalny. Coś się dzieje, coś naprawia. Niech naprawia. Ale fajnie zgrzyta ten dysk, kurde, takie coś to mi się podoba. Windows 9.5, patrzcie, sprawny, sprawny chyba. Jaka patologizacja, Dobra, co ty tutaj chcesz? Dobra, dajmy mu szpajsion, żeby się kurde nie czepiał. To damy sobie chyba Springen, bo nie mam dyskietki startowej. No dawaj, dawaj. Pokazuj coś, kurde. Może jeszcze jakieś gry będą na tym, to sobie od razu zagramy. Okej, doszedł do takiego stopnia. Es ist keine Maus, an Schluss. Dobra, to mnie nie interesuje. Ważne, żeby była klawesnica. Dobra. Nieznane urządzenie. Instaluję sterowniki. Dawaj, dawaj, stary. Dasz radę, dasz radę. Okej. Dobra, to teraz, kurde, czekajcie. Myszkę. Nie wiem, czy mam jakąś, kurde. On chce teraz dyskietkę startową z 9.5, ale gdy damy mu, czekaj, to był chyba jakoś tak... Shift i kursor. Dobra, muszę kamerę na chwilę odłożyć. No i patrzcie, okazuje się, że wszystko sprawne. Wszystko sprawne. Czekajcie, wejdźmy sobie w mojego kompa. O, tylko czekaj. O, teraz. Kurde, nie mogę coś. O, teraz mogę. Dobra, zobaczmy, co tu mamy na tym. Jakieś zdjęcia, nie zdjęcia. Call Spot to jest gra oczywiście. Wormsy mamy, anno 1602, no co ty gadasz? Zobaczmy, co tu mają w grach. Nord Pole, dobra, to nie. Kurde, jak wyjść stąd teraz? O, może escape'em się da, albo nie, Alt F4, o, dobra. Okej, to zobaczmy, panowie, czy uda się uruchomić Wormsy. Dobra, nie znalazł tego, ale ciekawe, czy z CD-ROM-u będzie jakiś odczyt, słuchajcie. Ale fajny sprzęt, kurde, naprawdę, ty, tylko go wyczyścić, wymienić pastylkę oczywiście, porządnie całego skórzu i wszystko jak na razie sprawne. Tylko mówię, jeszcze trzeba myszkę ten zainstalować, co nie? Sterownik myszki. Zobaczmy, czy Call Spot się uruchomi. Kurde, fajna sprawa, naprawdę. Czy będzie dźwięk jakiś tego? No jest, gra działa. Start demo. A. Tylko może ten. No jest, działa. Poczekaj. Tak jest tego. A podskakiwanie jak jest? Podskakiwanie, panowie. Daję kursor do góry, to nie skacze, nie? Dobra, ale call spot działa. O! A jednak tym, altem. Dobra, altem podskakuje. Prawym altem też. Fajnie. PC-towa wersja Call Spota. Proszę, proszę. No działa, działa. Okej, teraz tak. Teraz by trzeba było jakoś stąd wyjść. Dobra, tyle by było w tym odcinku. Słuchajcie, trzeba komputerek przede wszystkim ogarnąć, wyczyścić. No i próbować bawić się dalej, co nie? Myszkę mam gdzieś pecetową, zakopana jest w tym, w kartonach, zresztą tam osprzętu, które mam właśnie do starych PC. I co? Wyczyścić, wymienić pastylkę, kurde, grać i obserwować. Ja pierdykam. Czemu ja nie zauważyłem dysku twardego z tej strony? Dobra, lekka wtopa, ale zdarza się, nie? Także fajnie, tyle by było w tym odcinku i do zobaczyska w kolejnych.